Państwo, najmniej ważne w tej sytuacji jest to, jak ważnym dla mnie pisarzem jest Stanisław Myśliwski. Ważne jest to, że jest on najważniejszy dla wielu spośród Państwa. Ja postaram się uniknąć emocji, zwierzeń, łez, wzruszeń. Po prostu powiem Państwu to, co przygotowałem, ponieważ sytuacja jest poważna i publiczna. A to, co prywatne, dzieje się wtedy, kiedy czytamy książki pana Myśliwskiego i wtedy, kiedy możemy być z nim tak blisko jak teraz. Czcigodny nabracie, ekscelencjo, szanowni Państwo. Wiesław Myśliwski to najwybitniejszy polski żyjący prozaik. Ale w tym stwierdzeniu jest zbyt dużo encyklopedycznej oschłości, żeby można było uczynić z niego motyw przewodni laudacji, albo żeby użyć tego stwierdzenia do określenia tego, jak ważna jest to twórczość, którą ciągle pan Wiesław Myśliwski nam pozostawia. Spróbuję inaczej. Najważniejszym tekstem literatury polskiej jest Pan Tadeusz, bo my wszyscy jesteśmy z Soplicowa. To jest nasza tożsamość, to jest nasza literatura, to jesteśmy my. Pan Tadeusz został opublikowany w 1834 roku. Literatura polska musiała czekać 150 lat, żeby pojawiła się następna epopeja, epopeja narodowa, Kamień na kamieniu, w roku 1984. To jest nasza narodowa epopeja, ponieważ cała powojenna Polska jest ze wsi. Pewnie wolelibyśmy być z Soplicowa, ale jesteśmy skądinąd. Ta formuła też nie trafia w sedno, jest obok, z co najmniej trzech powodów. Powód pierwszy, nie wiem czy nie najważniejszy, sam Wiesław Myśliwski ogłosił kres kultury chłopskiej. I po Kamieniu na kamieniu napisał kilka powieści, które jeśli nawet z tej tradycji, z tej kultury, z tej przestrzeni, z tego słowa wyrastają, to dotykają innych światów. Powód kolejny został ujawniony wcześniej. My nie chcemy być ze wsi. Zresztą nawet ze wsi wyszliśmy, to poszliśmy do miasta. Staliśmy się klasą robotniczą, inteligencją pracującą. Zapomnieliśmy o swoich korzeniach, co ma bardzo dotkliwe konsekwencje, tak jak pisze o tym, na przykład jak pisał o tym Julian Kawalec. Jeszcze jeden powód, o którym wiem najmniej, ale powiem Państwu o nim. Czy nie sądzicie, że dzisiejsi młodzi ludzie nie są ani z miasta, ani ze wsi, ani z jakiejś wirtualnej przestrzeni, z jakiejś cyberrzeczywistości, nierzeczywistej, ale determinującej to, jacy oni są i jacy my jesteśmy. Proszę Państwa, co to za pisarz, jakiej miary to twórca, skoro ani formuła najwybitniejszy spośród żyjących, ani opis, który zestawia jego dzieło z panem Tadeuszem, myślę, że to jest niewystarczające. Mam jeszcze trzeci sposób na powiedzenie o tym, jak ważne jest to pisanie. Nie dla mnie, bo to moja prywatna sprawa, ale jak ważne jest w ogóle. Jest coś, czego nie można zaplanować, czego nie można przewidzieć. I to nie tylko kwestia tego, że w powieści jest pierwsze zdanie. Proszę Państwa, pan Myśliwski pisze tak, że w każdej z jego powieści jest już wszystko w pierwszym zdaniu. A co powiecie Państwo na twórczość, która cała okazuje się jakąś nadzwyczajną całością? O czym ja mam mówić, że świat rozsypał, o jakiejś dekonstrukcji, o końcu jakichś narracji? To nie ma znaczenia, bo w twórczości Wiesława Myśliwskiego ocalała całość i ocalał sens. Ocalało coś, co moim zdaniem jest czymś w rodzaju modelu relacji między literaturą a rzeczywistością. Model w tym wypadku oznacza wzór. Wzór, którego nawet nie można powołać do istnienia, przepraszam, ale w tym wzorze można uczestniczyć. To nie jest instrukcja pisania. To jest uczestniczenie w pewnym porządku, który jest dany, który spełnia się w arcydziełach.
o jakim porządku mówię? I tu zastrzeżenie, mam dla mnie bolesne bez przesady. Nie będę mówił o dramatach pana Wisława Myśliwskiego, ale pamiętajcie państwo o złodzieju, o kluczniku, pamiętajcie o drzewie, pamiętajcie o rekwie dla gospodyni. Będę mówił wyłącznie o powieściach. Dobrze, na początku było słowo. Każdy pisarz, który wchodzi na rynek, przepraszam za słowo rynek, napotyka na rzeczywistość, na literaturę, która już jest. Z całą swoją tożsamością, z całym swoim losem spotyka literaturę, która najbardziej mu odpowiada, która najbardziej, najbliżej jego losu może się znaleźć. Nagisaki Pałac, książki z roku 67, 1953. To są książki, w których Wiesław Myśliwski wszedł w nurt chłopski, wszedł w to, co działo się w literaturze polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Odnalazł swoje naturalne miejsce, to jest taki moment zakorzenienia. Jest motyw konfrontacji kultury chłopskiej, która się staje z kulturą pańską. Jest jakby kompleks kultury chłopskiej wobec tego, co jest pańskie w kulturze. Jest syn, który wraca z miasta wykształcony na wieś do swojego ojca. Jest taka formuła Michała Siedleckiego, która zawsze się bardzo podobała. Ojcosyn. Michał, ty to miałeś pomysły. Dziękuję za twój doktorat. Proszę państwa, a to jest tylko początek. Moment zakorzenienia. Przychodzi moment następny, w którym to miejsce, do którego pisarz przyszedł, staje się miejscem, w którym on zaczyna gospodarzyć. To jest moment spełnienia. To znaczy, wszedłem w nurt chłopski, bo to był mój nurt naturalny. Ale przychodzi taki moment, kiedy ten nurt spełnia się w mojej twórczości. Mamy wspaniałego Edwarda Redlińskiego, wspomniałem tutaj Juliana Kawalca, mamy Tadeusza Nowaka, w sensie jego twórczość ciągle mamy. Czy państwo widzicie ten fenomen, który się dzieje? Z jednej strony po kamieniu na kamieniu nurt chłopski został skończony, zamknięty, bo co można zrobić więcej niż napisać epopeję? Co więcej o świecie można napisać, w każdym świecie, w tym wypadku o wiejskim świecie, niż napisać o nim epopeję? A tu raptem pojawiają się książki, które do tego nurtu wracają. Czy państwo zwrócili uwagę na książkę Macieja Płazy z Kory? Pewnie pamiętacie lepiej książkę pana Mariana Pilota, laureatkę Nagrody Nika, bo też ten nurt się wpisuje. Nie wiem, skąd to się bierze. Ta trwałość. Może z tej naszej zapomnianej tożsamości. I tu uwaga. Jeśli pojawia się opowieść, jeśli nurt się spełnia, jeśli osiąga się kres, to co masz napisać dalej? Jeśli o swoim świecie napisało się wszystko. W Kamieniu na kamieniu wszystko, co jest wsią, jest otchłanią, w której się ginie. Tak jak giną w niej bracia Szynka. A Wiesław Myśliwski w swojej kolejnej książce, w swojej kolejnej powieści Widnokręgu zrobił kolejną rzecz niemożliwą. Tak, zakorzenić się można. Spełnić nurt to już jest trudne. To się tylko jemu zdarzyło. A w Widnokręgu co się dzieje? Otchłań staje się przedmiotem opowiadania. To, co nie jest wsią, staje się przedmiotem narracji, która ma wymiar epicki. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że ojciec już nie żyje. Ten, który stoi na straży ziemi. Ten, który jest patronem tego centrum, sakralnego centrum chłopskiej kultury. Została matka. Matka, która chroni życie. I coś jeszcze. Proszę państwa, ja mówię o chłopskiej kulturze, ale już teraz powinienem o tym powiedzieć bardzo wyraźnie. Cudowne są kilimy, jakieś tam dzbanuszki, pieśni, rzeźby. Mój szwagier jest wiejskim rzeźbiarzem, ludowym twórcą. Ale jeśli Wiesław Myśliwski mówi o kulturze, to wie, że kultura powstaje z losu człowieka. Źródłem, tworzywem kultury jest los. Ten los dzieje się gdzieś.
na przykład na wsi, ten los dzieje się komuś. Ale kultura nie jest jakąś abstrakcyjną przestrzenią naszej kulturalnej aktywności. Przepraszam. Kultura oralna, kultura chłopska. Pan Mieszkowski w tym tekście mówił, że prawdziwy język to język mowy, ale na początku tak, mówił o tym, pisał o tym, że kultura bierze się z tego momentu, w którym my wypowiadamy los. Los jest wtedy, kiedy potrafimy go wypowiedzieć, kiedy staje się słowem. Słowo los ocala, słowo życie przywraca, ale do porządku. Jest w Widnokręgu taka nieprawdopodobna postać, przepraszam, kogoś w rodzaju wiejskiego głupka, Kaziu. Co robi Kaziu? Kochani, Kaziu dochodzi do Widnokręgu, do miejsca, do którego dojść nie można. Jest taka książka Wojciecha Kuczoka, Widmokrąg, Widmokrąg. To w ramach tego cudu, w ramach opisywania otchłań, w ramach ogarniania całości. Tylko ta całość dzieje się, przepraszam znowu, dzięki rodzinie. Jest Piotr i jest Paweł, jest ojciec i jest syn. Jest wspólne budowanie zamków z piasku. Bo budowaniem zamków z piasku jest opowiadanie świata, który jest historią. Bo proszę Państwa, epopeja jest wtedy, kiedy to, co w historii przemija, staje się częścią kultury, w której może trwać. U pana Myśliwskiego jest nieprawdopodobny zupełnie obraz historii. Jest takie okrutne zdanie Jana Kota o historii w marszu. U pana Myśliwskiego historia w marszu wygląda zupełnie inaczej. Przepraszam, ja ją pamiętam, ja ją widzę jako stada krów, które idą z Niemiec do Rosji. Sowieckiej jeszcze. Dzięki temu Piotr i jego matka mają co jeść. I to są, nie wiem, chyba nawet tygodnie, kiedy te, nie wiem, zarekwirowane, przejęte w ramach kontrybucji, w ramach po prostu grabieży, te stada krów idą. Idzie historia przez Polskę, przez Sandomierz, przez Dwikozy. Historia, historia w marszu. Pamiętacie Państwo rok 89 i wyśmiewane dzisiaj powszechnie słowa Francisa Fukuyama o końcu historii. Mówię o nich teraz, ponieważ po kamieniu na kamieniu, po Widnokręgu w pewnym sensie historia się skończyła, patrząc na nią z perspektywy twórczości pana Myśliwskiego. Opowiedziałem swój świat w kamieniu, opowiedziałem świat, który moim światem nie jest, ten, który dzieje się w historii, który dzieje się za sprawą historii, który za sprawą historii ginie. I co dalej? Traktat o łuskaniu fasoli. Ten moment, kiedy historia się skończyła i pozostaje nam stać na jej straży. Jest taka jedna z wielu genialnych zupełnie metafor Wiesława Myśliwskiego. W ogóle jest to twórczość wielkich metafor. Czym jest grób? Grób to dom, tylko że na wieczność. Bo kultura jest cmentarzem. Na nią są rzeczy, które w historii umarły. W kulturze trwają. Grób jako dom, jako miejsce ocalenia. I co jest zupełnie genialne, o czym próbuję mówić swoim studentom od lat. Jak to się staje, że grób staje się miejscem ocalenia? Na przykład można schować się w grobie podczas wojny i dzięki temu przeżyć. Chociaż ten, który się schował, jeden z nich, oszalał. Jest takie zdanie, jedno z tych znowu zdań, które się pamięta, nawet nie zapisując ich w żaden sposób. I tak oto życie wróciło na cmentarz. Dzięki czemu? Dzięki temu, że ptaki wróciły na cmentarz. Ptaki, które przegoniła stamtąd wojna. Mówię o tym, żebyście Państwo oswoili, żebyście nie bali się tego obrazu kultury jako wielkiego cmentarza. Jestem bezradny, no bo jeśli mówię o żywym cmentarzu, to pewnie wszyscy skazani na kulturę popularną mówią, o, zombie. A to jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inna literatura. Dlatego, co jest inne od rzeczy, które mamy na co dzień, dlatego jesteśmy tutaj, żeby tę inność zachować. Ale zaczynam się sypać, wracam do porządku.
traktat o łuskaniu fasoli. Ktoś, kto żyje na świecie spalonym i na świecie zalanym. Ktoś, kto swoją aktywność ogranicza do pilnowania i do odmalowywania grobów. Tych literek, które się wycierają, które wymagają pietyzmu, dokładności. Zwróćcie Państwo uwagę, jak pracują konserwatorzy dzieł malarskich. Na przykład oni nie dotykają dłonią obrazu. Mają listewkę drewnianą, na której opierają dłoń, żeby można było obraz uchronić przed tym, co cielesne. W stosunku do tego, co metafizyczne. Po końcu historii stajemy się strażnikami tego, co przeminęło. Ale to nie koniec twórczości pana Wiesława Myśliwskiego. Jest jeszcze ostatnie rozdanie. I tutaj dzieje się znowu coś nieprawdopodobnego. Do tej pory pan Myśliwski opowiadał o wszystkim, co było. A w ostatnim rozdaniu zmierzył się z tym, co jest. Z czym? Z czymś w rodzaju ponowoczesnej samotności. Spójrzcie Państwo, ile mamy adresów, ile mamy kontaktów w swoich telefonach komórkowych, w swoich komputerach. A czy to sprawia, że jesteśmy mniej samotni? Bohater ostatniego rozdania szuka siebie w relacjach z innymi, bo wie, on już wie, że jesteśmy tylko wtedy, kiedy jesteśmy wobec innych. Nie ma już ojca, nie ma już matki. W traktacie o łuskaniu fasoli pojawia się muzyka, pojawia się sztuka, która ocala. Wcześniej była ta kultura chłopska, która daje Szymkowi tożsamość. W traktacie jest muzyka, jest saksofon, który nie ratuje, ale uśmierza. W ostatnim rozdaniu jest ten kres, który dla mnie jest początkiem wielkiej metafizyki w tej twórczości. Świadomość tego, że jestem o tyle, o ile jestem wobec innych, o ile jestem z innymi. Przeglądam swoje adresy, przeglądam swój notes i nikogo w tym notesie nie potrafię odnaleźć. I w nikim nie potrafię odnaleźć siebie. Na szczęście ta postać ma kogoś, kto ją odnalazł. Pojawia się Maria. Te imiona z prozy Wiesława Myśliwskiego. Jakub, najprawdopodobniej Jakub z pałacu. Piotr i Paweł z widnokręgu. Szymek Pietruszka z Kamienia na kamieniu. Maria z ostatniego rozdania. Maria, która jest z nim do końca. Jest takie zdanie w ostatnim rozdaniu. Zdanie o tym, że Bóg się bardzo na nas zawiódł. Bóg zawiódł się na człowieku i dlatego opuścił wszystkie wiary. I my już nie mamy kogo pytać o to, co ze sobą zrobić. A propos tego zdania jedna uwaga, przepraszam, że sobie na nią pozwolę. Czasami dobrze, oprócz pamiętania o tym, jak on jest wierny, pamiętać także o tym, jak bezwzględnie, okrutnie i konsekwentnie niewierni jesteśmy my. Jeśli nie ma kultury bez mojego losu, który jest jej najważniejszym tworzywem, to ja formalnie i publicznie chciałem panu podziękować za to, że pan stoi na straży mojego losu. Że pan stoi na straży losów nas wszystkich. Bo wypowiadając losy swoich postaci, pozwalając im mówić, daje pan nam szansę, żebyśmy istnieli razem z nimi, żebyśmy o swoim losie myśleli tak, jak oni myślą o losie swoim, dzięki temu, co pan pozwala im mówić. Nie wiem. Nie wiem, ale staram się, piszę i mam świadomość tego, proszę Państwa, że na szczęście ja już kończę. Na szczęście, ponieważ jest pan Wiesław Myśliwski, jest tutaj, który będzie na uniwersytecie. I tak, miałem takie wrażenie, jak się z panem przywitałem. Właściwie spełniło się moje
życie zawodowe, marzenia się spełniają, pewnie, że się spełniają. Spełniają się także w tym, co jest naszą pracą. I także za to spełnienie marzeń, zupełnie bezradny i bezbronny wobec Pana pisania, w Pana przytomności. Chciałem serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panu.